Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku odpowiadam na najczęściej zadawane przez Was pytania, ale żeby to było szczególnie ciekawe, to odpowiedź na każde pytanie otrzymacie w innym włoskim mieście. Zapraszam Was na zaspokojenie ciekawości połączone z włoską wycieczką. Uwaga, pod koniec będziemy nawet w Wenecji. Arezzo znacie już z mojego filmiku o jarmarku świątecznym w stylu tyrolskim. Ale i bez jarmarku to cudne, autentyczne włoskie miasto, bez nadmiaru turystów, za to ze świetnymi sklepami z ubraniami i akcesoriami vintage, z przepiękną biżuterią, no i oczywiście z antykami. Tu toczy się prawdziwe włoskie życie, niekoniecznie w instagramowym stylu. Jest pięknie, ale nie idealnie. Jest przestrzennie, ale przytulnie. Warto zboczyć trochę z głównych turystycznych szlaków, żeby zobaczyć to miasto. Znalazłam sobie cichą uliczkę, żeby do Was trochę pogadać, co w Arezzo w centrum nie jest proste, bo tutaj ruch jest spory. I chciałabym odpowiedzieć na pytanie o to, czy coś mnie we Włoszech zawiodło, bo też takich pytań było mnóstwo. Słuchajcie, nie mogę powiedzieć, żeby mnie zawiodło, ale jest coś, co utrudniło mi życie. Mianowicie jakiś taki rodzaj włoskiego bezwładu, niedecyzyjności i niechęci do zmian. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że ten kraj jest tak absolutnie wyjątkowy i się nie zmienia pod wieloma względami. To jest piękne, bo wiele rzeczy jest tu zachowanych, niezniszczonych, niezmienionych od setek lat, ale jak się chce wynająć na przykład mieszkanie w małej mieścinie, no to są takie cechy Włochów, które przeszkadzają, bo na przykład pan ma mieszkanie, w którym jest wystarczająca ilość pokoi dla nas, ale w dwóch z tych pokoi przechowuje jakieś tony rzeczy po swojej mamie i nie chce tego zmieniać. I nawet kiedy się mówi, słuchaj, a może byśmy to po prostu przewieźli do jakiegoś zewnętrznego magazynu i wtedy, wiesz, moglibyśmy wynająć za większe pieniądze od ciebie, bo całość jest dla nas wystarczająca, to on woli nie. On woli nie zmieniać, nie robić, nie zarobić więcej, co wiecie, trzeba też uszanować, bo pieniądze to nie wszystko. Dokładnie taki sam przypadek dotyczy tego, kiedy chciałam wynająć mieszkanie od państwa, którzy przez 4 miesiące w roku wynajmują pewnej Amerykance. Ja mówię, no słuchajcie, ale ja zapłacę za 12 miesięcy, nie za 4. Ale oni tłumaczą, że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy i to jest kwestia też jakiejś sympatii czy przyjaźni. I to jest super. Ja to bardzo sobie cenię we Włochach, że oni tacy są. Podziwiam to. Nie wszystko jest prostą kalkulacją. Niektóre rzeczy są wbrew logice. I to mi utrudnia życie, bo nie mogę mieszkania znaleźć do wynajęcia takiego, żebyśmy się wszyscy pomyśleli wygodnie. A jak już nawet coś znajdę, to wszyscy mi mówią, no nie, 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 ale nie możesz nic zmieniać. Nie chcemy, żebyś zmieniała. Ja mówię, no tak, ale wiecie, no to trochę nie jest dla nas optymalne w tym ustawieniu. No nie, nie, ale wiesz, nikt nigdy nie narzekał. Przyjeżdżali turyści, nie narzekali. Ja mówię, tak, no bo przyjeżdżali na tydzień. Ja mam tu być na dłużej. No i w związku z tym mieszkania jak nie było, tak nie mam. Castiglione Fiorentino to spokojne miasteczko, jak widać w porze obiadu wręcz wyludnione. Lubię je za to, że historia sąsiaduje tutaj z codziennością. Na przykład proszę, piękny plac, ale jednak parking. Spoko. Niewiele tu pięknie odrestaurowanych kamienic, za to są malowniczo odrapane mury i suszące się wszędzie pranie. Słowem, historia spotyka się ze współczesnością w bardzo włoskim stylu. Nie będę ściemniać. Jednym z powodów, dla których chciałam się tu przeprowadzić, jest właśnie taka zima. Łagodna, niewyciągająca z nas wszystkich sił i dająca nam chociaż troszeczkę słońca. Chociaż klimat w Toskanii jest dosyć surowy, ale o tym Wam też opowiem. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest pytanie o to, czego mi tutaj najbardziej brakuje. I muszę Wam powiedzieć, że myślałam, że to będzie taki jakiś brak kontaktów z przyjaciółmi, z bliskimi osobami, ale tutaj tych kontaktów jest tak dużo na co dzień. Z sąsiadami, z ludźmi, którzy mieszkają w mojej miejscowości, z ludźmi w sklepie, do którego chodzę często, że tej takiej osobistego braku nie odczuwam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj w nocy śniło mi się, że jestem w Polsce i mogę sobie od tak kupić smalec, kiszone ogórki, kiszoną kapustę, śledzie.
To są takie rzeczy, których mi brakuje. W mojej okolicy nie ma też kebabu. Brakuje mi kebabu. Tak, ale te ogórki, nawet salcesą tu znalazłam, jest bardzo dobry, ale kiszone ogórki śnią mi się po nocach. Chociaż muszę przyznać, że mam z Polski regularne dość dostawy, znajomość. Montepulciano to miasto, w którym zawsze jest pod górkę. Wąskie ulice i dość wysokie budynki stwarzają nieco mroczny klimat. Ale za to z samego miasta roztaczają się absolutnie nieziemskie widoki i to w każdą stronę. Możecie się też zgubić w małych zaułkach, jak choćby w zaułku miłości. No i przy odrobinie wyobraźni możecie się tu poczuć naprawdę jak w średniowieczu. Przyjedź do Włoch, mówili. Będzie pięknie, ciepło i słonecznie, mówili. Nie, w Toskanii. Słuchajcie, w Toskanii pogoda potrafi być naprawdę kapryśna. W Toskanii pogoda jest jak taka rozkapryszona kobieta. Da ci do wiwatu, ale też pięknie cię nagrodzi od czasu do czasu. Taka, wiecie, lekka psychopatka. No dobrze, ale odpowiadam na kolejne pytanie, które brzmi, jak moi chłopcy Rysio i Robert odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Słuchajcie, początki nie były łatwe i nie będę ściemniać. Przede wszystkim dla Roberta, dlatego że on nie dość, że musiał po raz pierwszy w życiu pójść do przedszkola, to poszedł też do przedszkola w języku, który nie znał. To by się wszystko nie udało, gdyby nie ogrom miłości, empatii, zrozumienia i cierpliwości pań przedszkolanek. To by się też nie udało, gdybyśmy nie mieli możliwości pewnej elastyczności. Przez pierwsze 2 miesiące Robert chodził do przedszkola tylko do południa, czyli był zaprowadzany na 8:30 i zostawał do południa. Wiecie, te 3-3,5 godzinki to można wytrzymać w każdym stanie. Wiadomo, te pierwsze dni to były zaledwie godzinka, półtorej, potem dwie, no ale już od drugiego tygodnia, od tej 8:30 do 12:00 zostawał. Panie poprosiły nas też o to, żeby Robert pojawiał się w przedszkolu przed wszystkimi dziećmi, zanim przyjeżdża autobus, którym przyjeżdża najwięcej dzieci, żeby miały czas go wdrożyć, wprowadzić, bo kiedy on wchodził na taką hałaśliwą salę pełną dzieci, było mu bardzo ciężko się odnaleźć. A kiedy przychodził w zasadzie pierwszy, panie mogły mu poświęcić cały czas i kiedy pojawiały się dzieci, był już wdrożony. Druga rzecz jest taka, że dopiero teraz od mniej więcej 2-3 tygodni Robert zostaje w przedszkolu również na obiad, a kolejnym krokiem będzie wdrożenie go na drzemki i wtedy już pewnie będzie zostawał do końca przedszkolnego dnia, który tutaj kończy się o 16:00. Wydaje mi się, że ten obiad to jest taki kolejny krok wtajemniczenia do przedszkola, bo pierwszego dnia on na przykład w ogóle nie chciał usiąść do stołu, drugiego dnia paniom udało się go posadzić przy stole, bo ktoś obchodził urodziny i na deser był tort, więc warto było. No i tak powolutku chłopak się wdraża. Z Roberta jestem zatem bardzo dumna i muszę wam powiedzieć, że ponieważ w domu rozmawiamy po polsku, to mam takie momenty, że on wchodzi na przykład na placu zabaw w grono swoich rówieśników, kolegów z przedszkola, zaczyna mówić po włosku i ja tak wow, bo ja nie wiem, że on aż tyle mówi i aż tyle zna słów. Oczywiście czytamy mu książeczki po włosku, oczywiście w miejscach publicznych staramy się też, żeby on mówił razem z nami, no ale to jest, słuchajcie, droga, proces i powolutku i tak uważam, że zrobił kolosalną robotę. Rysiek natomiast do szkoły wszedł na miękko, powiedziałabym, dlatego że po pierwsze wszyscy w jego liceum byli nowi, a to oznacza, że klasa tworzyła się na nowo, 16 dzieci, które wcześniej, dzieci, młodych ludzi, co ja mówię, którzy się wcześniej nie znali. W związku z tym od razu ta klasa musiała się jakoś tam zgrać i to wyszło bardzo fajnie, ma po połowie chłopaków i dziewczyny w swojej klasie, więc równowaga też jest dobra. Druga rzecz jest taka, że no co tu dużo mówić, słuchajcie, on ma w szkole specjalne traktowanie. Jest dzieciakiem, który przyszedł z bardzo podstawową znajomością języka, więc na przykład na testach z języka włoskiego on dostaje trochę inne zadania niż cała reszta klasy, no bo to jest dosyć oczywiste, oni posługują się tym językiem od 14 czy 15 lat. On zaczął się uczyć niespełna rok temu. Natomiast oczywiście w przedmiotach ścisłych specjalnej taryfy ulgowej nie ma, no bo musi je zrozumieć, jest zresztą w ścisłej klasie, musi je zrozumieć tak jak wszyscy, więc uczy się dzielnie. Powiem wam tak, czy mógłby robić więcej? Pewnie tak. Czy gdyby te oceny, które ma tutaj, miał w liceum w Polsce, byłabym w miarę spokojna? Pewnie tak, dlatego że liceum zawsze jest potężną zmianą, niezależnie od tego, czy robisz to w swoim kraju, czy w jakimś innym języku.
Więc mam nadzieję, że skoro towarzysko ma się dobrze, to i naukowo dźwignie temat i że ten rok zakończy z sukcesem. W zasadzie nie mam nadziei, tylko jestem tego pewna. Pewnie Was ciekawi też, jak Sławek się tu odnalazł, więc mam na ten... Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, to on musi Wam to powiedzieć. On oczywiście Wam tego nie powie, bo się nie pokazuje. Ale za parę dni jedziemy wspólnie do Wenecji, więc myślę sobie, że poproszę go, żeby w jakiś sposób nagrał dla Was odpowiedź na to pytanie. Albo może powie mi, co mam mówić. Może tak zrobimy. Usiądziemy w kawiarni, on będzie mówił, co mam opowiedzieć. No dobra, w Montepulciano pada mi na łeb. Dosyć tego miasta. Ruszamy dalej. Montalcino wygrało los na loterii. Nie dość, że samo w sobie jest piękne, to jeszcze ma absolutnie obłędne położenie. Co prawda odwiedziłam je w naprawdę paskudny pogodowo dzień, ale to miasto broni się nawet w taką pogodę. Warto przejść się malowniczymi uliczkami i zjeść coś w jednej z klimatycznych knajpek. I cieszyć oczy widokami, które jednak dzisiaj nie były mi dane. Słuchajcie, postanowiłam Wam trochę urozmaicić dzisiaj, ponieważ strój jest nieciekawy, to założyłam złote kolczyki i apaszkę z pawiory, żeby było elegancko. Odwiedzanie takich miast jak Montalcino poza sezonem, w dniu, kiedy jest brzydka pogoda, ma jedną potężną zaletę. Mianowicie cały zamek jest mój. Normalnie byłyby tu tłumy turystów, nie byłoby się jak przecisnąć, a ja mam cały zamek dla siebie i mogę dla Was spokojnie nagrywać. Teraz odpowiem na pytanie dotyczące pedantulowych planów, bo jak wiecie, zmieniłam lokalizację, ale nie zmieniłam tematyki, nie zmieniłam tego, czym się zajmuję, a to dlatego, że czy to jest dom we Włoszech, czy to jest dom w Polsce, czy to jest dom gdziekolwiek na świecie, no trzeba się nim zajmować i jakby nie było, sposoby na zajmowanie się tym domem są dosyć uniwersalne, więc wszystko to, co napisałam, pozamiatane, wszystko to, co napisałam w domu na skróty jest ciągle aktualne i to wszystko będę Wam dalej opowiadać, zwłaszcza, że na przykład mam takie ciekawe doświadczenia wynikające z tego, że rezyduję jeszcze w wynajmowanym mieszkaniu, w którym miałam swojego sprzętu AGD. No i są to doświadczenia, co tu dużo mówić, koszmarne. I teraz już rozumiem tych wszystkich, którzy do mnie pisali: Pani Ulu, po praniu moje pranie śmierdzi. No śmierdzi i teraz rozumiem dlaczego, bo mojej pralce nie śmierdzi nigdy. Ja już wiem, jakie są powody i mogę też Wam troszeczkę więcej tych rad dodać już też z własnego doświadczenia. Ważne jest też to, słuchajcie, że marzą mi się dwie rzeczy na przyszły rok i myślę, że pobyt we Włoszech bardzo je ułatwi. Pierwsza to to, o co prosi mnie bardzo wiele osób, czyli przepisulki w formie drukowanej. Wiem, że wiele z Was zdecydowało się na zakup przepisulka w wersji elektronicznej, ale chcielibyście mieć drukowaną. Wiem, że wiele osób czeka tylko na tę drukowaną wersję, więc ona będzie. A druga rzecz, która mi się marzy, to jest książka o Włoszech, Moim okiem. Wiem, że Wy bardzo lubicie, kiedy ja Wam o Włoszech opowiadam swoim okiem. To jest, myślę, dosyć ciekawe. Marzy mi się, żeby Wam o tym napisać, żeby Wam spokojnie napisać o tym, jak ja widzę Włochy, co dla mnie tu jest fajne, co jest ciekawe, co jest sympatyczne, co jest warte zainteresowania. Ale nie będzie to przewodnik, tych jest mnóstwo. Będzie to takie moje własne spojrzenie na ten kraj i na takie pewne zjawiska, które tu są, na przykład zjawisko typu włoski bar. To jest instytucja, proszę Państwa, to nie jest bar, to jest centrum wymiany informacji, to jest dziennik drukowany, to jest miejsce, w którym ludzie zaprzyjaźniają się, zawiązują się sympatie, miłości, kontakty, gdzie się robi biznesy i gdzie się różne rzeczy fajne dzieją. No ale nic, to o tym w książce i to jest takie moje marzenie projektowe. Idę dalej moknąć, a mam nadzieję, że w kolejnym fragmencie tego odcinka pokażę Wam trochę słonecznej Wenecji. Niech tak się stanie. Ale najlepsze zostawiłam na koniec. Wenecja. Jest magiczna, hipnotyzująca, zachwycająca, niezależnie od pogody. Pod jednym warunkiem, że odwiedzicie ją w listopadzie albo w styczniu. Wenecja w środku sezonu, zadeptana przez turystów, nie robi już niestety takiego wrażenia. Kocham to miasto miłością absolutną i uwielbiam tu wracać, chociaż już wszędzie byłam. Mam też absolutnie przepiękne wspomnienia z pobytów tutaj. Fajnie mieszkać teraz zaledwie kilka godzin stąd.
Na koniec zostawiłam chyba najbardziej nurtujące i was, i mnie pytanie, czyli czy tu zostaniemy? Powiem wam tak, gdybyście zapytali tylko mnie, to ja bym oczywiście powiedziała tak, oczywiście. Natomiast pamiętajcie, że mamy na podkładzie jeszcze 3 chłopaków, z czego 2 powiedzmy ma moc decyzyjną, no i to trochę zależy od nich. Zastanawiałam się długo, co wam powiedzieć na temat Sławka, bo pytacie o to, jak się Sławek odnalazł. Najlepsza odpowiedź, którą na to mam, no to chyba jest taka, że Sławek mi kilka tygodni temu powiedział, wiesz, jest mi tutaj nadspodziewanie dobrze i biorę to za dobrą monetę. Bardzo bym chciała, żebyśmy tu zostali, bo jestem tutaj bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że to się uda. I obiecuję wam, że w Pedantuli nic na złe się nie zmieni, bo do tego dobrego poradnictwa, do którego już przywykliście, dołożymy szczyptę włoskich inspiracji i pomysłów. No i myślę, że od czasu do czasu trochę takich przepięknych, turystycznych widoków. Proszę.